Około 200 gimnazjalistów z Bolesławca, Osiecznicy, Iwin i Świętoszowa gościło w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w ramach Dnia Otwartego Szkoły. Oprócz uczniów i nauczycieli czekali na nich także studenci z kilku azjatyckich krajów i Kanady. Oprócz tego, że gościmy gimnazjalistów z okolicznych naszych zaprzyjaźnionych szkół, to mamy też gości, którzy przyjechali w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską i są to goście z Singapuru, Indii, Chin i Kanady. Nasi goście zapoznają naszych uczniów i gimnazjalistów ze zwyczajami, z kulturą, z kuchnią i z możliwościami ewentualnie późniejszego zamieszkania w tych krajach. Tutaj jest o wiele mniej ludzi niż w moim rodzinnym mieście. Niebo jest bardziej niebieskie i jest zimniej. Tutaj w szkole jest mniej uczniów, ale wielkość klas jest podobna. Dni otwarte w szkołach to okazja do bliższego przyjrzenia się placówkom i nauczycielom, a także zawodom czy kierunkom kształcenia, które te oferują. Ideą, która nam przyświecała, było spotkanie w jednym miejscu tych, którzy dopiero kształcenie zawodowe zaczną, tych, którzy już kształcą się zawodowo i pracodawców, potencjalnych pracodawców z lokalnego rynku pracy. Mam nadzieję, że nam się udało. Zgromadziliśmy wszystkie swoje kierunki kształcenia. Bardzo byśmy chcieli je promować, a najbardziej chyba ten najnowszy nasz rodzynek, technika ceramiki. Uczniowie mogli też skorzystać z rad doradcy zawodowego. Według Izabeli Pasieki tego typu działania w szkołach są istotne ze względu na informacje, które pozyskują tu uczniowie. Żeby pytać, trzeba wiedzieć o co. I dlatego ta współpraca między urzędami, pracodawcami i szkołami jest taka potrzebna, żeby młodzież wiedziała, jaką ścieżką mogłaby podążać. I tu przy okazji bardzo szczerze i gorąco zapraszam do korzystania z poradnictwa zawodowego, z doradztwa zawodowego, po to, żeby właściwie swoją określić ścieżkę zawodową, żeby potem móc realizować się w pracy. Do tego zasłużony odpoczynek w strefie relaksu z odrobiną słodkości i pyszności z grilla. Nie trudno zgadnąć, że to miejsce cieszyło się największym powodzeniem wśród uczniów, podobnie jak losowanie nagród za wypełnione ankiety. Sporo osób uczestniczyło też w działaniach sportowych na boisku.